Heja ludzie i ludziska! Z tej strony Receka, to jest kolejny odcinek z serii Grand Theft Auto San Andreas. I pewnie jak widzicie po mojej stanie konta obecnym, to... Tak, zajmowałem się listą eksportowania pojazdów i... Tak się składa, że skończyłem tę listę. Skończyłem pierwszą listę, dostałem zarobisty bonus. A zdobycie Infernusa, zawiezienie go tutaj, to był po prostu jackpot. Za sam ten wóz, za samego Infernusa dostałem bodajże 100 tysięcy. 100 tysięcy dolarów, to jest naprawdę ogromna ilość gotówki. Dobra, wiecie co? Skoro tak tutaj jestem, to myślę, że sobie zbiorę trochę tego klisz do aparatu. Bo amunicją to trochę dziwnie to nazwać. Okej, mamy tutaj trochę więcej, zawsze będzie można ewentualnie jakieś foty porobić. Swoją drogą chyba uważam, że z jednej strony to powinno być nieograniczone, ale z drugiej strony ta mechanika wprowadza trochę pewien realizm. I teraz pozwólcie, że sobie zrobię zdjęcie tutaj tej listy pojazdów, żeby mieć na nią widok, żeby mieć właśnie tutaj żeby wiedzieć mniej więcej, jakie pojazdy mam zdobyć, żeby nie musieć się ciągle tutaj wracać. No i tak, mamy Slam Vana, Blister Compact, Stafforda, Sabre, FCR-900. Nie! Nie myślcie o tym. Nie, nie oddam tego FCR-900, w życiu! Może to jest FCR-900, ale to jest mój FCR-900! I go nie oddam, w życiu! Nigdy! Never ever! Także nie ma mowy! Dobra, ale anyway... Wracając, mamy jeszcze Cheeta, Ranchera, Stalliona, Tankera i Kometa. Dobra, generalnie co do tej poprzedniej listy, to ogólnie poszła na łatwiej niż przypuszczałem. I w ogóle światło muszę włączyć sobie, bo zapomniałem kompletnie, tak totalnie spontanicznie to nagranie odpaliłem. O, znacznie lepiej, już powinniście mnie widzieć tutaj, znacznie wyraźniej. Chociaż może jakby trochę obniżył tutaj jeszcze troszkę kamerkę albo coś. Ach, tak to się dzieje, jak się stwierdzi, a nagram sobie San Andreas, tak dla jaja, co sobie, nagram sobie jeden odcinek dla beki w ogóle. No dobra, nie dla beki, tylko po prostu, żebyście mieli co oglądać, żebyście mieli więcej raduchy z oglądania, mniej moich materiałów. A stwierdziłem, że mam chwilę wolnego czasu, to stwierdziłem, że sobie właśnie nagram San Andreas, ale dobra. Co do tej poprzedniej listy, to mówiłem, że ona była ogólnie łatwa, tylko jeden pojazd, mianowicie Remington, po którego musiałem zadupcać aż do Los Santos, żeby go odnaleźć. Także z nim był tylko jeden taki problem, a tak to reszta poszła bez większych problemów. I tak, dobra, z tego co widzę, to tak. Slam Vana może się uda odnaleźć, Blister Compact jest dużo, Stafford trochę po San Fierro jeździ, Sabre będzie easy, FCR-900, no tego nie oddam w życiu, zapomnijcie o tym. Cheetah chyba mam w garażu gdzieś, Rancher na wsiach jeździ zawsze, Stallion easy, Tanker easy, Comet. No dobra, tu widzę, że problemem mogą być Comet oraz... FCR-900 może być problemem, a tak to reszta to będzie easy. No może ewentualnie jeszcze Cheetah. Chyba, że Cheetah przywiozę z Las Venturas, bo tam chyba powinna ona być w masowych ilościach. Dobra, no to tyle jeśli chodzi o listę eksportową. Mam 460 tysięcy dolarów, także to jest już naprawdę ogrom, ale to po prostu ogrom gotówki. I wiecie co, zanim rozpoczniemy kolejną misję dla Torino, w sensie tą misję, którą chciałem zaliczyć w poprzednim odcinku, ale no niestety coś się popsuło i nie udało się jej zaliczyć. To zanim tę misję wykonam, to pozwolicie, że udam się po Armor. Tylko ja kurde nie pamiętam teraz, czy gdzieś Armor był w jakimś fajnym miejscu, czy muszę jechać do Amnation. Kurde, bo teraz tak szczerze mówiąc nie pamiętam dokładnie. Także dla bezpieczeństwa się tam przyjadę po prostu po ten Armor i go wezmę i ten. I go sobie najzwyczajniej w świecie kupię. To jest tylko 200 dolarów, to nie jest jakaś szczególnie duża ilość gotówki chyba. Chyba, że wait a second, chyba, że był tam, gdzie był ten camper? Nie, chyba nie. Dobra, never mind. Nie pamiętam już dokładnie, gdzie to było dokładniej. Więc wypada mi się tylko uzbroić. Fuck. Dobra, nieważne, nie będę marnował amunicji do M4. Zresztą, ja sobie mogę to jeszcze tę amunicję ewentualnie dokupić potem. No w sumie teraz już jadę dokupić sobie amunicję, także no... Już tak by the way mogę to zrobić. Dobra, CJ, zsiadamy z motocykla i... Wchodzimy do Ammunition. Się dozbroić. Panie przyjemniaczku. Dobra, pistolety. Nie mogę kupić nowych pistoletów, strzelby. Po kamizelkę przede wszystkim przyszedłem. 200 dolców to jest bardzo mało, więc mogę już to kupić. Mogę to sobie ewentualnie jeszcze podbić misjami Vigilanti. Czyli w sensie tymi misjami... tymi. Konkretniej chodzi mi o misję... Policjanta, o! Stróża prawa. To sobie tymi misjami mogę to podbić łatwiutko. Dobra, ale M4 poproszę. I do niego kupimy sobie mnóstwo amunicji, mnóstwo. To będzie tyle amunicji do M4, że po prostu będzie nam chyba do końca gry starczyło. Chociaż z drugiej strony nigdy nie wiadomo. Dobra, 1400, 1600, 1700, 1900, 2000. Tak do 2,5 myślę podjadę. O, 2500 amunicji, no.
To musi absolutnie starczyć. War's coming here. Nie, revolution's coming. Nie, to coś z wojną było w każdym razie. Dobra, to teraz sobie to FCR-900 odłożę na miejsce do mojego garażu i użyję sobie innego pojazdu, żeby dojechać na misję. Do Torino. Aj kurde, i to teraz będzie hardkorowa misja. I w ogóle sobie muszę jeszcze grę zapisać, tak ogólnie rzecz ujmując, żeby nie stracić tej ciężko zdobytej amunicji, którą kupiłem za łącznie chyba 60-70 tysięcy? Ja pierdzielę, 2000 amunicji, no. Nie no, to już musi starczyć do końca gry, to już będzie po prostu... No starczyło, no co tu dużo gadać, no. Nie będę się musiał jakoś starczyć, nie będę musiał jakoś tam martwić się o odłożenie tego. W ogóle ja sobie muszę w tym garażu ogarnąć takie coś, żeby ten... Żeby sobie zaparkować tak z 4 samochody i... Jak już będę miał te samochody, to sobie odkładać tutaj. Dobra, to co mam, myślę, że starczy. Także szybki saving, moi drodzy. Dobra, w tym miejscu dokładnie i... Lecimy z tematem. W sensie, ja lecę z tematem i widzimy się dosłownie za chwileczkę. Także szybkie cięcie poproszę. W sumie jeszcze jedna śmieszna rzecz, jaka mi się przypomniała w związku z tymi misjami eksportowania pojazdów, to taka, że... No pojechałem po tego Remingtona do tego Los Santos, no nie? I go tam znalazłem, rzeczy samej. Tam gdzieś mniej więcej w okolicach dworca, tam gdzie zaczyna się misja z tym pociągiem, gdzie musieliśmy za nim podążać, a ten... A wszystko, co mieliśmy robić, to jechać za tym pociągiem. No kojarzycie, którą misję mi chodzi. No to jak już dostarczałem sobie tego tam Remingtona do San Fierro, no to nagle na ulicach San Fierro co drugi pojazd to po prostu był Remington. Także no, po prostu się w głowie takie: o! Przeklinam cię, GTA! O! Nie można było tak od razu wcześniej? Dowiozłem ten samochód, już nie był mi potrzebny, to nagle wysrało po prostu wszędzie te Remingtony. No co po prostu, no tak jak mówiłem, to był co drugi samochód wręcz, ten Remington. Dobra, następna misja, zrzut. Znamy tą misję, znamy już tę cutscenkę, była w poprzednim odcinku. Jak nie oglądaliście, to ten... To możecie sobie wrócić do poprzedniego odcinka i obejrzeć ją jeszcze raz. Bo ja zakładam, że mi się ta misja uda, ale niestety nie udała mi się. Więc no niestety, ale mam przypał w związku z powyższym. Dobra, wait a second. Nie. Opanuj się. Mój BF injectionie. W ogóle wait a second, bo można to jakoś szybciej dojechać tam? Czy niespecjalnie? Z tego co patrzę, to jakbym wjechał na tory, to chyba się da. Aczkolwiek nie dam sobie ręki uciąć. Wiecie co? Sprawdźmy to. Sprawdźmy sobie. Tym razem pojedziemy alternatywną ścieżką. Normalnie poprzednio pojechałem ulicami, tak jak cywilizowany człowiek. To teraz pojadę jak rewolucjonista. A i w ogóle wait a second, bo za niedługo sobie zblokujemy pewną specjalną rzecz, która nam umożliwi zdobycie pewnej fajnej rzeczy, która wiem, gdzie się mniej więcej znajduje. Ale co to jest dokładnie, to ja wam jeszcze nie zdradzę w tym momencie, tylko... Najpierw się wypieprzę do wody. Albo się uratuje, albo nie. Albo tak, albo nie, albo tak. Dobra, zdecyduj się. Wpadasz do tej wody, czy nie? W samochodzie. Ale wygląda to, że chyba jeszcze on chce trochę pojeździć, także no... Chwała mu za tę wolę walki, że chce on przetrwać w ogóle. Także nie powiem, doceniam to. Szanuję nawet, bym powiedział. Tylko teraz pytanie, czy to jest... Czy to będzie tutaj teraz podjazd pod górę, czy to będzie zjazd z górki? Fajnie by było, jakby był ten z górki, bo... To by mnie bardzo ładnie ustawiało, aczkolwiek to niestety obawiam się, że... Chyba się dość sporo pomyliłem, chociaż... Tak patrzę teraz na tą minimapkę... Jednak nie. Jednak będzie podjazd pod górkę. A szkoda, bo bym sobie mógł zrobić tutaj wtedy zarąbisty skrót. O, i tutaj mamy naszego Packera, którego bym mógł sobie załadować do doków. Aczkolwiek tego na razie nie zrobię, bo wiecie, jestem w trakcie misji. Więc nie bardzo mam okazję, żeby to zrobić. Także no sorry, Winnetu, ale no nie dzisiaj. Dzisiaj nie dostąpić tego zaszczytu. Ło, okej, tędy i łeeej! Proszę bardzo, i piękne lądowanie. I jesteśmy na miejscu. Dobra, to teraz, tak jak w przypadku tej poprzedniej misji, poprzedniego podejścia, podnosimy tutaj rakiety i jedziemy naszym Bandito. I w ogóle wiem, gdzie jest mniej więcej Bandito ten... Gdzie jest mniej więcej Bandito do odnalezienia tak po prostu, żeby sobie nim pojeździć. Tak poza misją. Bo z tego co się orientuję, to chyba Bandito będziemy musieli jeszcze oddać w ramach tej misji. Aczkolwiek myślę, że mogę wam pokazać, jeśli będzie okazja, gdzie można dokładnie tego pomykacza znaleźć. Ale czy to zrobię w tym odcinku, czy w następnym, czy jeszcze w jakimś przyszłym? To się jeszcze pomyśli wszystko. Wszystko w swoim czasie. Dobra, no to teraz zróbmy to podejście i postarajmy się teraz nie zniszczyć tego helikoptera z tą naszą kontrabandą. Dobra, pomijamy to. Pomijamy, powiedziałem. No, pomijamy. CJ, chcę to pominąć. Ale ja cię bardzo proszę. Dobra. Pominąć? Albo coś? Cokolwiek? Nie, chyba nie.
Chyba tego niespecjalnie da rady w tym momencie pominąć. Aż szkoda, bo by się przydało. Żeby to tak skipnąć sobie w taki fajny sposób. I tym razem rozegrajmy to ostrożniej. Well, okej, Torino, się zrobi. Tylko mam, kurde, 40 rakiet, także trochę słabo to widzę, szczerze mówiąc. I bek! Trafi? No oczywiście, że nie trafi. Dobra, teraz gdzie są te helikoptery? Trafi? No oczywiście, że nie. O, teraz! No to już musiało trafić. O, tu w razie czego mamy hapeki, w razie czego mamy ten zdrowie, mamy... Opa! Ha, pięknie! Idealne trafienie wręcz w tym momencie, no po prostu... Szacun jeden wielki i ustaw się jakoś stabilniej. Kulego! Bęgi? Będzie? No nie, nie będzie. I teraz! A! Szlagen! O, teraz? Czy nie teraz? O, teraz! To będzie... Ale cofnij się, CJ. Bo nie chcemy tutaj jednego martwego murzyna w tym momencie. Powiedziałem, nie chcemy martwego murzyna! No, traf! O, dobra, poszło. Pięknie, pykło. Został chyba jeszcze jeden. A jeszcze dodatkowo tutaj okazuje się, że... No, ocalejmy z nawet ładną tutaj ilością HP i... O! Aj, kurde, stawiają się skubańcy. A, trafisz, trafisz! O, pięknie, pykło, bęgi. Nice. 19 rakiet poszło, ale z drugiej strony przynajmniej nasz ładuneczek ocalał w tym momencie. Tylko teraz jeszcze ten problem jest taki, że mamy policję na karku. Więc dostarczenie tego wszystkiego, odebranie tego i zawiezienie w odpowiednie miejsce to, no cóż, nie będzie łatwe zadanie. O, już jadą bagiety! Pyk! Do widzenia! Nie chcę z wami gadać. I ognioodporność, bitch! Nie. Jestem człowiekiem... Jestem ognioodporny. Warto było robić tę misję strażaka. Wow! Czo ten radiowóz? Czo ten radiowóz, ja się pytam? Jest ten pianek, czy niespełna rozumu? Spycha mnie? I w ogóle? Dobra, nevermind. Możemy go tak zgubić w ten sposób. A przynajmniej spróbować to zrobić i... Będzie równiutkie lądowanie. Pięknie. It's beautiful. Dobra, jedziemy po ten ładunek. Jedziemy po ten szojs. Bo my go mamy odebrać, więc... No co tu dużo gadać? No musimy go po prostu odebrać. Wow! Nie tak ostro, chłopaku! Kurde! Rozumiem, że to jest pojazd stworzony do jazdy po takim ciężkim terenie, ale no bez jajec. Trochę ogaru, wow! Okej, to nie wyglądało najlepiej. O, dawaj, dawaj, dawaj! O! Dobra, chyba będę musiał się trochę ogarnąć, bo wszystko fajnie. Mamy autko terenowe, mamy takie fajne bugi, które wyglądają na takie typowo badocowate. Ale nie możemy go zniszczyć przecież. O, i tutaj kolejna tajemnica i ciekawostka GTA. Mianowicie, wiecznie uszkodzony pojazd, którego w żaden sposób się nie da naprawić. Wow. Dobrze wiedzieć, Torino. Dobra, no to mamy zawieźć tą kontrabandę do tej kryjówki. Czy to będzie łatwe zadanie? No, mamy dwie gwiazdki, to chyba... Myślę, że raczej powinno być easy peasy. No chyba, że nagle coś się odwali i mnie ten... I tak na mnie wyskoczą, że po prostu nie będzie opcji, żebym dojechał na miejsce w jednym kawałku. Dobra, myślę, że mogę się puścić jakoś tam... O, już jadą przy okazji. O, tam jeszcze coś... I samolot zniknął jeszcze... W ogóle chciałem powiedzieć, że... Samolot jeszcze leci sobie na niebie, tak just like that, ale... Zniknął! Skubany, pierdzielony, kurde beleno. Tak będzie bezczelnie znikał przed mymi oczami. Dobra, tędy? Tędy. No i czekają na mnie oczywiście, because why not? No i co wam to da, że mnie tutaj ścigacie teraz? Gdzie teraz? Tutaj? Tutaj. I zostawiamy naszego bandito. I misja wykonana. I $1000 tylko? Za rozwalenie kilku... Ten? Za rozwalenie kilku helikopterów i dostarczenie ważnej paczki? Ej, w ogóle śmieszna sprawa, bo ten bandit to nadal tam stoi w środku. A jest coś jeszcze, żebym tutaj mógł tym pojechać sobie? Czy cokolwiek? No niby mamy tego, policyjnego ranchera. Ej, spróbować można. Oni w ogóle go tak porzucili, just like that. No i co, i mogę sobie włączyć przy okazji misję stróża prawa. Jak chcę, ale nie chcę, więc... No nie włączę ich siłą rzeczy. Ja chcę po prostu mieć
pewny i fajny środek transportu, którym dojadę z powrotem do kolejnej misji. I przy okazji sobie trochę pozwiedzamy te obszary pustynne. W ogóle te obszary pustynne plus jeszcze Las Venturas to są takie moje ulubione obszary, jeśli chodzi o cały stan San Andreas, że po prostu się w nich najmilej spędzę czas, jeśli chodzi o fabułę, jeśli chodzi o sam wygląd tych lokacji. Ogólnie są to takie miejsca, które do najzwyczajniej w świecie, jakby to mam powiedzieć, że po prostu lubię w nich spędzać czas. No, co tu dużo gadać, co tu obwijać bawełnę? Jak można to po prostu powiedzieć tak, just like that. Okej, tam mamy jakiś domek do kupienia, tutaj mamy jeszcze jakiś steakhouse, czyli że jakąś restaurację tam, gdzie sprzedają steki i w ogóle. I teraz jeszcze dodatkowo jeszcze misja na Torino, która jest... O, nie zatrzymuj się na torach. O, dobrze, dziękuję. No i proszę bardzo, i dojechaliśmy sobie na miejsce. I tutaj już Torino czeka na nas z kolejnym zleconkiem, ale zanim kolejne zleconko, to przede wszystkim saving. Wielokrotnie już ta gra nas nauczyła, że save to jest bardzo ważna rzecz i trzeba grę save'ować za każdym razem, po każdej ukończonej misji. Bo jeśli tego nie zrobimy, to w pewnym momencie gra się skraszuje i w efekcie ostatecznym, no, cały nasz progres przepadnie. I kurde, ja w ogóle mam jeszcze te amunicje do RPG-a, 20 sztuk, o kurde. To nic, tylko się bawić. Dobra, anyway, kolejna misja. Verdant Meadows. It's amazing. What's up now, Torino? This history, it's all lies. It says Hitler killed himself, and then we nuked Japan. And people believe this shit. Jesus. Well, if it makes them sleep better at night, I guess. Hey, man, what did you want? Is you gonna free my brother? No, not now. And here's a little news flash. I said that to get you to do something for me. Man, you real fucked up. But the shocker is, we are gonna look after him. Because I need him alive as much as you do. Oh, thanks. You know, after what you've done for me... A po co ci, brat, CJ? I got double agents in Panama. I want to put a price on your head. A Russian spy. Little fat Boris-looking guy. He's asking for clearance to interrogate you. Russian style. Calipers on the genitals. Feels good. You'd like it. That ain't nothing cool, man. Just leave me alone. You bad news. Don't worry about it. The Russians got bigger things to worry about than your genitals, believe me. The whole country went to shit. You know, we tried hard to put a lid on it. But that idiot Gorbachev with his little strawberry in his forehead, he gave away the crown jewels. Still, they got their, you know, their boy in the White House. That was nice. So? What you want me to do? Now listen, I need you to buy me some property, okay? Shouldn't cost that much. You offer them a dollar. If they give you a hard time, kill them. I'm gonna need you to start doing some real wet work here for me soon, okay? Enough of this little girl bullshit. Now get out of here. Come on, beat it. Okej, okay, no to mamy ostatnią tutaj rzecz do kupienia, ostatnią taką nieruchomość. A mianowicie lotnisko Verdant Meadows, gdzie będziemy musieli obowiązkowo odbyć misję szkoły latania. No i co, jak to przebiegnie, jak to będzie wyglądało? No cóż, za niedługo się dowiemy, ale przynajmniej dzięki tym misjom będziemy mogli latać samolotami, helikopterami, będziemy mieli dostęp dowolny do wszelakich lotnisk, jakie są w stanie San Andreas. W zasadzie to są tylko trzy lotniska, ale whatever. W każdym razie chodzi o to, że no po prostu będziemy mieli do nich swobodny dostęp, że będziemy mogli wejść na ich teren i się pobawić. Albo ewentualnie pożyczyć sobie jakiś samolot, żeby sobie nim polatać. I kurde, teraz czajcie te możliwości szybkiej podróży. No kurde, to będzie zarąbiste po prostu. Już nie będzie się trzeba tłuc samochodami, nie trzeba będzie się męczyć. Tylko po prostu biorę sobie samolot, wsiadam i w dowolnym miejscu w San Andreas wyskakuję sobie z tego samolotu. On tam gdzieś się niszczy, a ja tymczasem spadam sobie bezpiecznie na spadochronie. Czyż to nie będzie rewelacyjna opcja szybkiej podróży? No będzie rewelacyjna opcja szybkiej podróży. Tylko kwestia jeszcze tego, żeby wylądować w odpowiednim miejscu. Ale z drugiej strony, nie no, jak będę miał helikopter, no to prawdopodobnie będzie to jeszcze bardziej ułatwione, bo nawet nie będę musiał wyskakiwać z mojego helikoptera, tylko po prostu nim wyląduję sobie tam, gdzie będę chciał. No chyba, że to będzie jakiś, nie wiem, jakiś wąski płotek albo coś w tym stylu, no to wtedy będziemy mieli z tym mały problem. Jeśli to będzie właśnie taki wąski płotek. No bo jak tutaj takim bydlakiem wylądować na takim płotku, no? Powiedzcie sami, no. Albo jak wylądować... Chociaż nie, na takiej furgonetce to chyba da się jeszcze wylądować. A przynajmniej można spróbować to zrobić. Pewnie jak to jest jakiś mały helikopter albo coś w tym stylu, no to pewnie da radę. To wtedy jest to w miarę easy peasy. Dobra. I tutaj jest właśnie nasze lotnisko, które mamy kupić. Jest lądowisko dla helikopterów, jest PCJ-ka koło naszego domu. I ona się będzie prawie zawsze tutaj spełnić i telefon. Yo, CJ, it's like Jethro, dude. Hey, Jethro, how is it?
Yo, dude, the garage is coming along nicely, man. But I rang about something else. There's an unofficial street racing club in San Fierro. Unofficial as in illegal, right? I don't know what you're talking about, dude. Anywho, they meet up around the driving school someplace. Thought you might, you know, like to know. Thanks, Jethro. I'ma think about it, and I'll holler at you. Later, man. I się odblokują nam też przy okazji nielegalne wyścigi uliczne. No dobra, może nielegalne, nieoficjalne, jak to nazwał Jethro. Ale w każdym razie mamy możliwość ścigania się o gotówkę i wygrywania też tej kasy. Okej, okay, chcę kupić tej nieruchomości 80 tysięcy, na to zbierałem tę kasę. I teraz mogę sobie już swobodnie kupować, co mi się tylko żywnie podoba. Bo już nic więcej nie będzie trzeba kupować. No i co, i misja też sama w sobie zaliczona. No dobra, prawie zaliczona, bo jeszcze musimy odbyć misję... Chociaż nie. Misja Bird Dot Middle zaliczona, no to ten. No to naszą nagrodą jest tylko to, że kupiliśmy właśnie tę nieruchomość. Właśnie to lotnisko tutaj. No i co, i gdzie są nasze te nielegalne wyścigi uliczne? Znaczy się, nieoficjalne wyścigi uliczne. Bo Jethro coś mówi, że koło szkoły San Fierro... Ej, one są koło naszego warsztatu tutaj. W sensie koło naszego salonu samochodowego. Także całkiem niedaleko. I z tego co się orientuję, to chyba w Los Santos jeszcze są. I w Las Venturas coś się znajdzie. O, tutaj właśnie w Los Santos są i w Las Venturas będą zarówno na wyścigi uliczne, samochodowe, jak i na latanie bodajże. Ło, co ten CJ? Ale dobra, anyway, misja szkoły latania. Well, Carl, so what do you think of our new base of operations? It's missing something. Maybe a tennis court and a pool will help motivate me better. Very nice, Carl, very cute. So listen, now, you're gonna have to learn how to fly. No, I ain't. Yes, actually you are. I set out a series of tests for you. You can access them on that TV. You're gonna have to prove to me that you can fly if you're gonna continue working towards your brother's freedom. Shit. Whatever, man. Very nice. Okej, okay, jeśli chodzi o misję szkoły latania, no to mi już tak nie bardzo zależy na lataniach. Po prostu będę robił to, żeby zaliczyć te wszystkie misje. Także to będzie chyba raczej szybkie. Dobra, no to się uczymy powolutku. Okej, okay, gdy mojego samolotu się podnosi, wciśnij w dół, okej, okay, podniósł się, teraz schowamy koła i lecimy w kierunku pierwszego znacznika. I bodajże jest chyba, nie wiem, jeszcze chyba któraś misja na ten, żeby się wyrobić, żeby, nie, nie chodzi mi o wyrobienie się, a po prostu jest jeszcze chyba jakaś misja na latanie bodajże, gdzie to będziemy musieli włączyć ponownie Fram Limiter, żeby się, żeby ta misja po prostu pomyślnie przebiegła. Okej, okay. To jeszcze jeden znacznik tutaj, w tym momencie i... O, srebro. No to kontynuujemy. Umiejętności widzę też zwiększone. Lądowanie samolotem. Okej, okay. Opuszczamy nasze podwozie za pomocą 2. Tak w tym przypadku się włącza ten misję albo sanitariusza, albo strażaka. No i dobra, i teraz lądowanie. Ostrożnie. To nie, niech to będzie muśnięcie. Dobra, ładnie. Jeszcze tylko wylądować ładnie w znaczniku. Zatrzymaj się i... O, złoto. Jak miło. Nie no, chociażby jakby ten, samo srebro się udało ten... zdobyć, to było już fajnie. Okej, okay, wystartuj kontynuuj znoszenia, aż dotrzesz do pierwszego znacznika. Of course, I can do this, bro. To będzie, myślę, raczej easy. Naciśnij Q, aby skręcić orczykiem w lewo lub E, aby skręcić w prawo. Okej, okay, znaczy się... A, dobra. Musisz udać ci ta. Aha, rozumiem. Przytrzymaj klawisz w dół oraz A, aby wykonać pełen zwrot. Aha, dobra, czaję. O kurde, no i oczywiście, nie mamy skilla w lataniu, więc samo latanie jest strasznie chaotyczne i ciężkie najzwyczajniej w świecie. Pewnie jak się nam podbije ten skill do maksimum, no to latanie będzie naprawdę bardzo, ale to bardzo przyjemne, jeśli chodzi o, przynajmniej o GTA. O, a przynajmniej pamiętam, że tak było mniej więcej w GTA 5, że... Jak był ten, jak ta umiejętność danej postaci była niska, no to się cieko latało, a jak było to w miarę rozwinięte, no to już to latanie było przyjemniejsze i sprawiało radochę najzwyczajniej w świecie. Dobra, uda się poniżej minuty? Czy się uda? Dolecisz w samolociku? A, dolecisz. No i proszę bardzo, mamy złotko. Kołowanie nad lotniskiem i lądowanie. Aha, czyli to samo co było przed chwilą, tylko jeszcze do tego dochodzi kwestia wylądowania. Okej, okay, lecimy. O, elegancko. Poprawiamy sobie aerodynamikę, chowając pod wozie. I lecimy. I zaraz trzeba będzie skręcić.
Dobra, to teraz już się nastawiamy powoli do skrętu. Pięknie, zaliczone. Nice. Ciach. O, ostrożnie, ostrożnie. O! Pięknie. Dobrze, CJ. Jak na razie nam ta szkoła latania, no nie idzie najgorzej. I w ogóle wam powiem, że ten interfejs latania, który jest tutaj w GTA San Andreas, no, panie generale, że on jest znacznie bardziej czytelniejszy niż w piątce. No bo kurde, no w piątce to się muszę strasznie domyślać, czy jestem wysoko, czy nisko, jak lecę dokładniej. No kurde, no dla mnie to jest to strasznie chaotycznie zrobione. Może jest to realistyczniejsze, ale no kurde, no to co tutaj mamy w San Andreas, to co jest przy minimapce, no to dla mnie to jest po prostu znacznie wygodniejsze, znacznie komfortowej, no czytelniejsze przede wszystkim. Okej, dobra, i teraz lądujemy. Dobra, ostrożnie. Ostrożnie wylądować, żeby tutaj nie przegiąć z niczym i... Spokojnie. Relaksik. A? Spokojnie, spokojnie. Wląduj, wląduj, ostrożnie. I uda się, uda się, uda się, uda się, uda się i... Stój. Pięknie i żadnej kary za uszkodzenia nie ma przy okazji. Okej, start helikopterem. Aha, czyli skończyły się misje dla tego, dla samolotu takie podstawowe, to teraz będziemy mieli... helikoptera! Ale proszę bardzo, jaki wojskowy helikopter w ogóle, Hunter tutaj nam wskoczył. Dobra, nabieram wysokości. W ogóle, tak wam powiem, tak przy okazji, taka mała ciekawostka. Mianowicie chodzi mi tutaj konkretnie o to, że kiedyś jak grałem w GTA San Andreas, jak byłem takim młodym szczyle, to... Jak byłem takim młodym szczyle, zaklinać się jakimś szczylem, kurde, no. Że po prostu byłem takim dzieciaczkiem młodym. To nie wiem czemu, ale akurat ta misja z tym, z helikopterem mi się kojarzyła dokładniej z Battlefieldem 2. Nigdy nie grałem w Battlefield 2, ale jakimś cudem mi się to kojarzyło właśnie z BF2. To jest dopiero brak jakiejkolwiek logiki. Okej, okay, teraz tutaj niedokładnie pamiętam, jak się tutaj wyhamowuje, także będę potrzebował chwili skupienia. Okej, okay, otrzymaj prędkość lotu do przodu. Leć w kierunku drugi, teraz zwolni klawisz W. No zwolniłem klawisz W. I co, teraz mam takie coś? Aha, trzymając kapstok, aby automatycznie utrzymać... Dobra, czym się tu opadało? Czym się tu opadało, przepraszam bardzo? A, S-ką się opadało. I nawet mi, kurde, ten, zaliczyło na złoto to. Nie wyglądałem jakoś mega dokładnie, ale jakimś cudem to jest złoto. Kurde, no co jest? O co chodzi? Dobra, to tutaj mamy broń jedną, mamy broń drugą. Zniszczyć ciężarówki na końcu pasa. O kurde. To jest hardkorowa misja, pamiętam. I tutaj chyba ten, byłem uchwalony na ten, na brąz. Dobra, to spróbujmy to jakoś w miarę ogarnąć. Na tym widoku przynajmniej. Pyk, pyk, pyk. Dobra, jeden padł. Czy drugi, drugi leży? Trzeci? A, pięknie. I tu chyba trzeba będzie się wylądować dodatkowo. Tym pomykaczem. Dobra, to teraz pozwólcie chwila skupienia w tym momencie. Bo to jest bardzo ważna misja. It's very important! Czy się uda? Czy się... Bang? Bang? O fuck! Dobra. Aż kurde! 0%. W ogóle się nie uda wylądować. Ja pierdzielę, masakra jakaś po prostu z tą misją jest. Dobra, spokojnie, damy radę. Ogarniemy to. Będzie dobrze, Recuś. Będzie dobrze, dasz radę. You can do this, mate! Dobra, spokojnie. Pyk, pyk, pyk. Udało się? Nie, nie udało się. No. Wykręcaj tym helikopterem, goddammit! Nie mamy tyle czasu. Ten czas powiedz nawet, że jest bardzo ograniczony w tym momencie. O, pięknie. I o to chodzi, to mi się podoba. Dobra, to teraz spokojnie. Spokojnie, na chillaucie. I myk, i myk. I myk, i pyk. Czy się udało, czy się nie udało? No nie, nie udało się jeszcze w tym momencie. Dobra, trochę do góry. To jest serio trudne. Wam się wydaje, że to jest że to jest takie jakieś proste? Ej, nawet jednego się udało skasować, ziomeczka. Nawet mnie to cieszy, nie powiem, że nie. No, dawaj, 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 dawaj! Skasuj go, skasuj go, skasuj go! Gdzie on jest? Ej, kurde, gdzie on jest? Gdzie ten skubaniec? O, tu jest! Ach! Poszło! I wyląduj na pasie startowym. Sure thing! I will do this! Ej, będę się śmiał, jak za to będę miał złoto. Ej, bez kitu będę się śmiał, jak będę miał za to złoto. Dobra, ląduj, 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 ląduj! No, ląduj! No dobra, srebro, wynik za pozycję 90%. No okej, okay, dobra, może być. Czyli nie muszę się jakoś specjalnie starać.
Teraz, przy ostatnich bizgach, ciśnij wstrzymaj w ławę, utrzymać wysokość, utrzymuj poziom samolotu i kieruj się w stronę pierwszego zacika. Aha, czyli trzeba... w dół! Okej, no to przelatuję przez ten znacznik i w dół! I robimy pętelkę piękną! Ło, przejdź przez ostatni znacznik, lecę i złotko, pięknie. Kurde no, ja coś się chyba pokuszam, by poza nagraniami zrobić tę misję ten, na złoto wszystkie. Bo tak naprawdę mam tylko tak, strzelanie do celów tam złoto mam do zaliczenia, startowanie na złoto, przytrzymaj A, a wykonać beczkę. Okej, no to robimy beczkę, o, do a barrel i pięknie, no i złoto. I to będzie chyba teraz ostatni test. Skok ze spadochronem do celu. O kurde. To będzie hardcore. Wylądować tak centralnie na tym znaczniku, no to... No nie będzie to łatwe zadanie. O, tu możemy kombinować, tu możemy lawirować tutaj w powietrzu. Kurde, no musi się udać. No bez kitu, no. Jak to się nie uda... Nie no, dobra. Spróbujmy może wyhamować najpierw, bo już... O! Teraz gra nam każe w tym momencie... wyhamować, jeśli chodzi o ten, prędkość spadania, no to teraz spokojnie. Tutaj musimy zachować ogrom cierpliwości. To jest po prostu test. Dobra, niby spadamy sobie spokojnie, niby nic specjalnego się nie dzieje, ale wpadałoby się trochę przybliżyć do tego znacznika, nie powiem, że nie. Dobra, spokojnie, spokojnie, trochę bliżej, bo trochę za bardzo chyba spadam. O, wyhamuj, CJ, wyhamuj. Dobrze, 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 dajemy radę, stary, dajemy radę. Come on, o! I teraz, teraz, a, kurde, 85% no brązno! Uwaliłem sobie całe, wszystkie serwera tą jedną misją, no. To wszystko sobie uwaliłem, no, po prostu, ale z drugiej strony, no, nie oszukujmy się, to nie jest proste. O, kurde, ale przynajmniej mamy zaliczone to. Mamy przynajmniej zaliczone te misje na latanie. Mamy szkołę latania z głowy. I kurde, no tak się zastanawiam. Trzeba by może, nie wiem, podejść do tych misji. O, telefon jeszcze na sam koniec. Hello? Carl, it's Woozy. Hey, Woozy, man. What you been up to? Come along and see for yourself. I got a little business proposition for you. Come over and see the setup, my friend. Okay, for sure. I like that. Like it? You're gonna love it. It's the Four Dragons Casino in Las Venturas. I'll see you soon, yeah? Yeah, okay. No i proszę bardzo, i mamy misje dla Torino tutaj na lotnisku, które są obowiązkowe dla fabuły, także będziemy się nimi zajmowali w najbliższych odcinkach. Oraz jeszcze Woodsy nas zaprasza do swojego kasyna. Także no, zarąbiście. Dobra, to wiecie co? To ja sobie zapiszę grę jeszcze raz, żeby już nie musieć słuchać tego telefonu po raz kolejny. Chociaż z drugiej strony pewnie i tak będę ten jeszcze potem robił tę misję na latanie. Więc pewnie i tak, tak czy inaczej będę zapisywał jeszcze potem tę grę. Ale anyway, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Także no co, mamy już misje tutaj na latanie zaliczone, mamy tutaj wszystko z głowy. No dobra, prawie wszystko z głowy, bo teraz będą misje już takie stricte dla Torino. I już nie musimy nic kupować, to jest najważniejsze. I coś czuję, że będę musiał się niedługo przebrać, w sensie, że CJ będzie musiał zmienić stylówę albo coś w tym stylu. Ale dobra, nieważne, w każdym razie to by było na tyle, także ja wam serdecznie dziękuję za uwagę. To było GTA San Andreas, ja jestem Recek, trzymajcie się i czołem!